Hej, hej, hej. Krótki komentarz polityczny, ponieważ wieść gminna niesie, iż cudzoziemcy chodzą i fotografują domostwa gdzieś po wsiach i małych miasteczkach, prowincjach i bezdrożach polskich, to ja poproszę o komentarz karty i zobaczymy, co nam tutaj odpowiedzą, jaki jest cel, bo zawsze jest jakiś cel. Idziesz, robisz zdjęcie obiektowi, no to po coś to robisz, nie? Proszę o komentarz. Nie wiem, czy polityczny, czy niepolityczny, bo może to działanie jest zupełnie poza polityką, choć nie chcę się w to wierzyć. Zobaczymy. Jaki jest cel robienia tych zdjęć po wsiach i miasteczkach polskich? Cudzoziemcy, cudzoziemcy, tak? Architekci, inżynierowie w cudzysłowie. Chodzą, podkradają się. Właśnie nie wiem, czy się podkradają. Podobno całkiem na legalu idą i pstrykają fotki. Jaki jest cel tego? Odwrócona runa Dagas tu nam się pokazała. A ona tutaj pokazuje taki disconnect, nie? Czyli taką przestrzeń, wiesz, jakby wydziedziczania cię z, właśnie z tej przestrzeni, którą ty po prostu dobrze znasz, lubisz, szanujesz. W związku z tym, że jesteśmy na YouTube, to... A ja najprawdopodobniej mam Shadowbana, no to będę tak opowiadać wam. Szyfrem będę wam opowiadać. Po pierwsze, primo, to nie jest zbieg okoliczności. To nie jest tak, że faktycznie cudzoziemiec chce sobie ten dom kupić, ten, który akurat robi to zdjęcie. To jest energia, która mówi o zmianach, o zrywach, o rewolucjach. Uran, uran i jeszcze raz uran. I to jest mapa geograficzna. Tylko zauważ, tu masz mapę geograficzną, na której masz tu wszystko rozrysowane, nie? Są te plany, ulica, dom, ta cała kartografia. W odwrocie, że trzeba to zmienić. Ktoś się ma stamtąd wyprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że tutaj szykujemy jakiś nowy początek życia dla przestrzeni innej, dla innej rzeczywistości. I teraz tak, to co fotografowane ma się uwolnić i przejść w inną formę, czyli jest to forma oczywiście wciąż początkowa, ale jednak forma zmienna. Czyli mówię szyfrem, ale na pewno się domyślicie, o co chodzi. O co chodzi. Chodzicie, no nie chodzicie, to oni chodzą. Jest to energia, która mówi o pewnym podstępie, bo to jest zdradliwość. Energia, która jest osadzona w takim kontekście, żeby to dopasować do zjawiska. Tworzenia właśnie takiej mapy, tak jakby wiesz, tu jest zdjęcie, ty zbierasz te zdjęcia, później siadasz, tworzysz taką swoją mapę, nanosisz te domy i tworzysz swego rodzaju takie kierunkowskazy, nową taką orientację. I o co tutaj chodzi? O rozpoznanie. To jest energia rozpoznania. Ja idę w ten świat, tworzę mapę, rozpoznaję teren, bo jest on dla mnie atrakcyjny. I to jest właśnie najlepsze, że to jest dla mnie atrakcyjne, że to są dla mnie nowe możliwości życiowe, że ja z tego mogę mieć no, jakiś zysk, niewątpliwie jakiś zysk. Ale to jest przestroga. Uwaga, uwaga, alarm, alarm. Dlaczego? Dlaczego? Bo jest to taka energia, która ma stać się jakąś taką podwaliną pod właśnie jakąś inwestycję, tak? Natomiast dobra wiadomość jest taka, że najprawdopodobniej
sprawy nie pójdą tak, jak się tym pomysłodawcom wydaje. O. Natomiast niedobra informacja jest taka, że oni tutaj potrafią długo czekać na ten właściwy moment, żeby właśnie coś spróbować przejąć, nie? W ogóle to jest taka energia wielkiej niepewności, okresu próby, takiego po prostu świata, który się dezaktualizuje. Tu mamy ogromną taką moc manipulacji, taką przestrzeń, w której też tym pomysłodawcom, nazwijmy ich, nie jest tak łatwo, dlatego że nie wszyscy są przekonani. Nie wszyscy są przekonani. Natomiast jest też pokazana taka rzecz właśnie atrakcyjności tych domostw fotografowanych i tej ziemi, dlatego że tu sobie uświadamiamy w tej przestrzeni co? Olbrzymie walory. I to jest energia przekazywania tych walorów od jednej energii do drugiej, prawda? Czyli widać, że jest tu taki pomysł właśnie kreowania swojej przestrzeni, czyli to jest energia wielkiej atrakcyjności. Wielkiej atrakcyjności, czyli ci cudzoziemcy, oni tutaj pełnią taką rolę, ci, którzy fotografują te domy, nie? Pełnią taką rolę, to nie jest ich akt osobisty. Posłańca, który zbiera informacje o walorach, o atrakcyjności. I później będzie takie właśnie podzielenie, nie? Co jest atrakcyjne, co jest mniej atrakcyjne, żeby to kupić, żeby to w pierwszej kolejności kupić, a jak się nie da, to trudno powiedzieć. Może być to jakaś inna próba przyjmowania. Ale zauważcie, już pomijając tych cudzoziemców, u mnie od już bardzo, bardzo dawna, od wielu lat naprawdę, nie tylko u mnie, na różnych osiedlach, u moich znajomych, przyjaciół, rodziny, wciąż w skrzynkach pocztowych są takie informacje: kupię na tym osiedlu mieszkanie, nie? Właściwie obojętnie jakie. I to jeszcze tak dla zmyły, oczywiście jest to pismem odręcznym, że to niby osoba prywatna. A wiadomo, że to jest na masową skalę wykupywanie przez różne korporacje. I powiem Wam, że to nie jest kwestia właśnie takiego odbiorcy prywatnego. Absolutnie nie. Skala tego jest olbrzymia. To jest, powiedziałabym, bardzo, bardzo podobne, tak czuję energetycznie, do tego, co tutaj nam się pokazało. Przejmowanie całych budynków, nie? I teraz tak, jeszcze tutaj widać, że to nie jest takie łatwe. Tu trzeba przekroczyć jakiś taki pewien próg i właśnie chciałabym zobaczyć ten próg do przejścia, by zdobyć to, na czym pomysłodawcy zależy, prawda? A zależy mu na przejęciu domu, gruntu, atrakcyjnej ziemi ze względów różnych, rolniczych, jakiejś ciekawej lokalizacji, położenia, prawda, względem jakichś innych obiektów. Z jakiegoś powodu to jest atrakcyjne, takie strategiczne, nie? Jaki jest ten próg przejścia? Bo tu widać pewną trudność. Jaki jest ten próg przejścia? Odwrócony as buław. Różnie tu jest pokazane. Taka energia jakby niestabilności w ogóle warunków rynkowych, że jeszcze tak nie do końca wiadomo, co nas czeka. Ja bym to bardziej umiejscowiła w takiej przestrzeni właśnie nie do końca przemyślanej akcji, bo tu są duże braki. To jest taka, wiecie, energia. Jakby trzeba właśnie było poczekać. Dwa razy jest powiedziane, że moment nie jest jeszcze właściwy, że tu jeszcze musimy czekać, że ten pomysł ma dużo, na szczęście właściwie, dużo takich znaków zapytania. Nie ma planu, nie ma dobrego przygotowania do tej akcji.
Więc to akurat myślę, że jest taka informacja pozytywna w tym przypadku. Energia ta pokazuje właśnie, jakiś taki rodzaj bariery, którą trudno będzie sforsować. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że tutaj mamy jakieś takie błędy wkomponowane w ten projekt. Jakby cel długo, długo jeszcze nie mógł być zrealizowany, bo mamy pewną taką niemożność. Ale tu ktoś się spieszy, już działa tak intensywnie, tak próbuje jakby siłą też coś osiągnąć, nie? A ta energia właśnie idzie w kierunku czegoś takiego niemożliwego do zrealizowania. Jest to jakiś rodzaj właśnie takiej, jak to się mówi, impotencji, nie? Ale chodzi po prostu o przestrzeń kiepskiego planu, słabego przygotowania do tego procederu, tak słyszę, aktualizacji, która miałaby polegać na rozpoznaniu też takim psychologicznym, bo tu jest cel i musi być poza tworzeniem mapy i tego takiego też biznesplanu, jakiś taki czynnik psychologiczno-emocjonalny. Oczywiście tu może być coś bardzo niedobrego, bo tu jest czasami podkładanie ognia, jest pirotechnika pokazana. No, oby do tego nie dochodziło, nie? Bo wtedy mogą być takie rozwiązania siłowe jakieś. Trudno mi powiedzieć, w jakim kierunku to by poszło, ale na pewno by się wymknęło spod kontroli tak naprawdę dla wszystkich. Wiadomo tutaj, nie, że buławy właśnie odnoszą się do takiej przestrzeni przegrany-wygrany, bo to jest walka. Tu jest pokazana walka. Natomiast myślę, że mimo wszystko to jest dobra wiadomość dla właścicieli tych budynków. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ta bariera tutaj pokazana jest w kategorii jakiegoś złego posunięcia samego tego pomysłodawcy, nie? Dużo jakichś błędów. Natomiast to, co jest niedobre, bardzo niedobre, to ja tutaj widzę możliwość właśnie zadziałania w sposób, no, że nieuczciwy, to tam pół biedy, ale właśnie taki, no, idziemy na żywioł, nie? To jest to podkładanie ognia, tu są straty na skutek klęsk żywiołowych, na skutek jakichś właśnie takich wypadków, takich, wiecie, niby coś przypadkiem, ale to wcale nie przypadek. Bo tu ktoś, nie? Zadziałał bardzo właśnie w taki sposób tutaj negatywny. Więc ta energia oczywiście tutaj się bardzo źle kojarzy, bo to jest taka ludzka podłość pokazana. Podłość. A podłość ma to do siebie, że nie liczy się z nikim i z niczym, prawda? Czy ta energia jest niebezpieczna? No wygląda, że tak. Chociażby przez to, że tyranizująca albo tworząca, no niby jakieś wypadki, wiecie, przy pracy w cudzysłowie, nie? I na koniec symboliczna odsłona tegoż właśnie zjawiska, które ostatnio jest szeroko omawiane na kanałach nie takich jak mój, tylko publicystycznych, zajmujących się komentowaniem wydarzeń społeczno-politycznych. Symbol tego zjawiska to tu srebro, które się odwracało. Tak, no mówię, atrakcyjne tereny. To są dla nich jakieś atrakcyjne tereny. Jakieś ciekawe właśnie miejsca, lokalizacje. Bo to jest to miejsce bogactwa, miejsce kruszcu. Tak jak wiecie, kopalnia srebra, kopalnia diamentów, nie? To dlatego ich mocodawcy to jest to taka kopalnia diamentów, bo to oni dla siebie tego nie robią. Wy myślicie, że dostali te telefony komórkowe po to, żeby co?
chodzić, robić zdjęcia i kupować sobie domy? No nie. Nie o to tu chodzi, prawda? Ja tu tylko na poziomie symboli będę działała, bo taka jest specyfika kanału i mojej działalności. I do tego się tu odniosę. Srebro pokazuje taką przestrzeń bogactwa, wielkiego, wielkiego bogactwa. Czyli zdecydowanie tutaj jest coś bardzo atrakcyjnego. I jest to energia, która prawdopodobnie jest powiązana właśnie z tym, co wcześniej zostało pokazane, z ogniem, z działaniem. I to jest właśnie tak, nie jest to robione ostentacyjnie, bo zauważcie, że nie wypadło złoto. Złoto to byłoby takie, wiecie, oślepiające. To znaczy, oni i tak się już zdążyli narzucić i rzucić w oczy, dlatego się o tym mówi. Ale powiem wam, i tak jest to ukrywane, bo srebro jest jakby na miejscu drugim, po złocie. Czyli o co chodzi? Że jednak część tych działań jest tak za fasadą. To nie jest takie, wiecie, popisywanie się. To jest takie trochę jednak schowane, nie? Co nam tu intuicja podpowiada? Właściwie ostrzega. I srebro ma być takim ostrzeżeniem. Że chodzi tutaj o materię, o przejęcie majątku, o grube pieniądze, które można na tym zarobić. Po prostu. I nie jest to nic absurdalnego, wręcz przeciwnie. Powiedziałabym, że właśnie jest to symbol wydanych pieniędzy, tych srebrników. Ktoś im zapłacił, więc chodzą i robią zdjęcia. A po co robią te zdjęcia? No zostało pokazane, bo te tereny są atrakcyjne, są bogate. W związku z czym jest tutaj chrapka, nie? Na babkę bogatą. Wiecie, jak ten wilk na czerwonego kapturka. Mam chrapkę na babkę, nie? Wszystkie zęby prowadzą do gęby, srebrne czy złote, nieważne. A że jeść nimi wygodnie, zaraz ci udowodnię, no. Poleciałam Janem Brzechwą. Kończymy. Pa, pa.